Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem.b. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film. I dzisiaj będzie to film z serii ciążowej, a właściwie takiego przygotowania już do pojawienia się naszej córki na świecie. I zastanawiałam się, jak to zrobić. Planuję dla Was jakieś filmy wyprawkowe z ciuszkami osobno i z takimi rzeczami i gadżetami osobno. Może będzie też film z torbą do szpitala, nie wiem, zobaczymy. Natomiast teraz postanowiłam nagrać film z zamówieniem z apteki. I jest to zamówienie właśnie przygotowujące do torby do szpitala oraz takie pierwsze podstawowe rzeczy, które będą też przydatne po powrocie ze szpitala z dzieckiem w domu. Czyli taka wyprawka i dla mnie, jako dla mamy i dla dziecka. I ja, żeby ułatwić sobie zadanie, postanowiłam to wszystko zamówić w aptece internetowej w jednym zbiorczym zamówieniu. Natomiast, ponieważ trochę tych rzeczy było, miałam dosyć dużo kłopotów i zabawy, żeby to zamówić, dlatego że okazywało się, że część rzeczy jest dostępna w jednej aptece, część w drugiej. Miałam problem, żeby znaleźć aptekę, w której wszystko będzie, a chciałam, żeby to jedną paczką przyszło. Potem bawiłam się w porównywanie cen i w ogóle to porównywanie cen zajęło mi... To wszystko zajęło ponad 3 godziny, dlatego że gdzieś jedna rzecz jest 3 zł tańsza, inna jest 4 zł droższa. Największa różnica, jaką znalazłam na jednym i tym samym produkcie między dwoma różnymi miejscami, to w jednym miejscu rzecz kosztuje 26 zł, w innym 41. Także różnice są bardzo duże. I ja to zamówienie robiłam, nie wiem, 1,5 tygodnia temu. W tym tygodniu je dostałam, to w zeszłym je robiłam, tak? I było to jeszcze, jak koronawirus się tak pomału rozkręcał w Polsce. I wtedy, jak składałam zamówienie, to apteki internetowe już miały takie banery, że czas oczekiwania na zamówienia jest dłuższy i że wynosi tam 3 dni. Na moim zamówieniu było napisane, że tam 2 do 4 dni czas oczekiwania. Ale niestety ja moje zamówienie dostałam po ponad tygodniu, tydzień i jeden dzień. I w momencie, kiedy pisałam do apteki internetowej, na jakim etapie jest moje zamówienie, to dostałam tylko odpowiedź, że czas oczekiwania niestety jest wydłużony z powodu dużej ilości zamówień do tam około 6 dni. I jeżeli nie mogę czekać, to mogę tylko zrezygnować z tego zamówienia. I to oczekiwanie było takie długie, pomimo tego, że ja na przykład nie zamawiałam żadnych środków do dezynfekcji, żadnych maseczek, rękawiczek, ani tego, co teraz jest wykupywane masowo przez ludzi. Tylko, no mówię, takie wyprawkowe dla siebie i dla dziecka rzeczy do szpitala, no to apteka po prostu nie miała mocy przerobowych, żeby spakować paczkę. Jeśli jeszcze chodzi o śmieszne rzeczy z tą paczką, zanim Wam pokażę, co jest w środku, to tak jak mówię, ponad 3 godziny robiłam to zamówienie i potem na koniec popełniłam jeden błąd, a mianowicie chciałam zamówić 2 paczki pieluch na pewno i chyba 2 paczki majtek siatkowych, tak mi się wydaje. W każdym razie pieluchy na pewno miały być 2 paczki, a finalnie zamówiłam jedną. Natomiast podwoiłam zamówienie lanoliny. Także maść z lanoliną zamówiłam 2 razy, ja chciałam tylko jedną, no ale już trudno. To jest mój błąd, bo sprawdzałam w zamówieniu, nie będę tego zwracać i odsyłać w żaden sposób, bo to nie ma sensu. Po prostu się zużyje. Lanolinę można nie tylko na sutki, ale też na usta stosować, także trudno się mówi. A pieluchy to zawsze możemy gdzieś dokupić, to też nie jest jakaś straszna tragedia. A z majtkami siatkowymi, no to mam jedną paczkę i myślę, że jeszcze dokupię jedną, ale najpierw sobie sprawdzę rozmiar i to może już bliżej terminu porodu, czy ten rozmiar jest ok, czy nie. I czy kupować identyczne, czy kupić może inny rozmiar z innej firmy. Także to zobaczę, bo ponoć to trzeba zawsze sprawdzić i przymierzyć. Ale coś już mam, więc gdyby córka postanowiła urodzić się przed czasem, to ja już coś mam. I nawet się cieszę, że to zamówienie już jest u mnie w domu, dlatego że, no tak jak mówię, teraz te czasy oczekiwania na przesyłki z aptek są wydłużone. Myślę również, że jakbym chciała to kupować stacjonarnie, to też nie znalazłabym wszystkiego w jednej aptece, tylko musiałabym biegać po kilku miejscach, więc to też jest bez sensu. A już w tej chwili to, co się dzieje i że podobno ludzie do aptek są wpuszczani tylko pojedynczo, jeżeli jest problem coś kupić, to lepiej już mieć wszystko, to są rzeczy, które się nie psują, mogą sobie poleżeć i poczekać. No ale przechodząc do zamówienia, karton jest całkiem pokaźny, ja nawet nie dam rady go tu całego podnieść i jest opisane, że jest z apteki internetowej, więc myślę sobie, że pan kurier, który go do mnie w tym tygodniu dostarczył, to pomyślał, że właśnie jakaś wariatka się na koronawirusa szykuje, ale nieważne. Przyjechało pod same, znaczy do mieszkania, do drzwi, także spoko. No i teraz będę Wam po kolei pokazywać, co ja tu zamówiłam. Jeśli chodzi o to zamówienie, to czym ja się sugerowałam? Po pierwsze, listą rzeczy ze szpitala, które mam wytyczne, które są wymagane w moim szpitalu, gdzie planuję rodzić. Także taka lista rzeczy do zabrania do szpitala, to po pierwsze. Po drugie, inne listy w internecie dostępne oraz lista z segregatora mamy ginekolog, z segregatora ciążowego.
branżowego, czyli to już były takie dwie sugestie. No i też mój głęboki research internetu i produkty polecane przez inne mamy, które już rodziły, czy to produkty jakieś przyspieszające gojenie krocza, czy to produkty na podrażnione sutki po karmieniu. Także ja sobie gdzieś tam, jak robiłam research w internecie i czy to czytałam książki, czy oglądałam filmy, notowałam sobie różne produkty, które ktoś polecał i na tej podstawie właśnie stworzyłam sobie to zamówienie. Ponieważ ja nie mam żadnego doświadczenia z dziećmi i żadnego doświadczenia z porodami, no to mogłam się tylko sugerować opinią innych i tym, co jest polecane. I jeszcze skorzystałam z uwag, które były w szpitalu, gdzie planuję rodzić, na dniach otwartych. Tam położna, oprowadzając nas po szpitalu, też polecała pewne kosmetyki, więc to też znajduje się w tym zamówieniu. Mam już zadyszkę. Musiałam pozamykać tu okna w salonie, gdzie nagrywam dla Was, dlatego że mam hałas z ulicy. A jak zamknęłam okna, to robi mi się duszno. Także cóż, jedziemy. Najpierw zacznę od jakichś drobiazgów, które tutaj leżą przede mną. A mianowicie witamina D dla dziecka. Wziąłem jakieś takie ampułki Twist of 400 jednostek. Natomiast w jednej z książek na temat karmienia przeczytałam, że czasami witamina podawana dzieciom, ponieważ jest rozprowadzana w olejach, może powodować jakieś dolegliwości żołądkowe u dzieci. I jeżeli tak się dzieje, to lepiej, żeby matka suplementowała dużą ilość witaminy D u siebie i wtedy z pokarmem jest w stanie dziecku tą witaminę D zapewnić, a unikamy wtedy takiego produktu z olejem. Zobaczymy. No ja zamówiłam jedno opakowanie. Jak u dziecka się nie sprawdzi, to ja wtedy będę przyjmować końskie dawki witaminy D, żeby zapewnić ją dziecku. Jeśli chodzi o to, jaka to jest dawka, ta końska, którą matka może przyjmować, to 6400 jednostek. Nie wiem, na ile to jest potwierdzone, że wtedy dziecko dostanie tą witaminę D, natomiast podobno jest to bezpieczne, bo teoretycznie do 10 tysięcy podobno można przyjmować i nie ma to skutków ubocznych dla człowieka. Ale ja nie o tym. Jedziemy dalej z wyprawką. Kompresy jałowe, pakowane po dwa i ja wzięłam jakiś rozmiar 5x5 cm. I zwracajcie tylko uwagę, bo ja te kompresy kupiłam z myślą o przebywaniu na przykład pępka, żeby to były kompresy z włókniny, a nie gazowe, bo gazowe są ostre, po prostu gaza jest szorstka i może podrażniać, także włóknina. Też nie wiem, czy jedno opakowanie nam wystarczy, najwyżej potem będziemy dokupować kolejne. Jak już mówimy o przemywaniu pępka, no to Octenisept do przemywania pępka i nie tylko. Ja wzięłam małe opakowanie, dlatego że nie lubię, jak mi się gdzieś duże butelki walają, a tego się używa naprawdę niewielkiej ilości, bo jest to produkt w atomizerze. Kolejna rzecz dla dziecka to sól fizjologiczna, taka w ampułkach. Jeśli chodzi o ten produkt, to też się trochę naszukałam, bo są duże rozbieżności, jeśli chodzi o ceny i jeśli chodzi o ilość. Także tutaj musicie szukać, bo czasem można za to 2-3-krotnie przepłacić, a jest to taki podstawowy bardzo produkt. Też nie wiem, czy jedno opakowanie to nie jest za mało, ale tak jak mówię, jak się coś skończy, to uważam, że zawsze w aptece można to dokupić, to nie są jakieś strasznie skomplikowane produkty, a nie chcę robić bez potrzeby jakichś zbyt dużych zapasów, które potem zostaną. Bo niestety mieszkanie nie jest z gumy i gdzieś to wszystko trzeba trzymać. Kolejna rzecz to takie patyczki dla dzieci. Ja wybrałam takie proste z Belli. Następnie dla dziecka Bepanthen Baby i jest to produkt, który w wielu miejscach jest polecany, ale polecały go właśnie też m.in. położne z naszego szpitala i właśnie mówiły o tej wersji Baby, bo są różne wersje tego Bepanthenu i czasem jest jakaś chyba podstawowa czy klasyczna, ktoś przez przypadek może kupić inną Bepanthen Baby. I dlaczego mam tu dwa? Bo był to po prostu jakiś zestaw promocyjny, że do dużego opakowania było dołączane małe. Jeśli chodzi o rzeczy dla dziecka, to tutaj mam jeszcze butelkę antykolkową. Ja zdecydowałam się na doktora Browns, na doktor Browns, to chyba była kobieta, taką małą, podstawową, ona ma pojemność, nie wiem, 120 ml. Jeśli chodzi o butelki, to ja nie kupuję więcej, dlatego że planuję karmić piersią, a ta butelka jest tylko awaryjna, ale chciałam po prostu chociaż jedną butelkę w domu mieć. Natomiast dlaczego ta? Ponieważ jest najczęściej polecana, jest jedną z polecanych butelek właśnie dla moich dzieci i jako butelka antykolkowa, więc po prostu spróbujemy. Także spróbujemy, jeżeli będzie potrzeba, to mamy już jedną butelkę, jeżeli się sprawdzi, to będziemy jej używać, a jeżeli nie, to po prostu najwyżej kupimy zupełnie inną. Kolejna rzecz dla dziecka to nawilżający płyn do kąpieli i ponieważ ja się kompletnie nie znam na kosmetykach dla dzieci, to zasugerowałam się tym, co polecały położne z naszego szpitala na dniach otwartych i polecały właśnie skarb matki płyn nawilżający do kąpieli z oliwką.
I jestem zadowolona, bo ten produkt wcale nie był drogi, kosztował około 10 zł, także mam nadzieję, że się sprawdzi, skoro położne ze szpitala go polecają. Ja właśnie nawet na dniach otwartych, jak pani nam pokazywała ten produkt, to zrobiłam sobie specjalnie jego zdjęcie, żeby zapamiętać, bo nigdy wcześniej w ogóle o tych produktach nie słyszałam. Teraz będzie kilka produktów dla mnie, jeśli chodzi o na przykład karmienie. I tutaj mam maść z lanoliną z Medeli, która łagodzi i pielęgnuje podrażnione brodawki po karmieniu. I to jest właśnie produkt, który przez przypadek zamówiłam 2 sztuki, ale to są opakowania po 7 gramów, także myślę, że się zużyje. Kolejna rzecz związana z karmieniem to produkt, który polecany jest dosyć szeroko w internecie, czyli kompresy Multimam. I zastanawiałam się jeszcze nad kremami i balsamami z tej serii, natomiast stwierdziłam, że na razie biorę te kompresy, a jak będzie jakaś potrzeba większa lub będę miała jakąś masakrę po karmieniu, to najwyżej dokupię sobie te kolejne produkty, ale te kompresy kilka youtuberek polecało, także postanowiłam spróbować. Kolejny produkt również z poleceń internetowych i youtubowych to Ginexit, ginekologiczna pianka oczyszczająca. I zarówno z tymi kompresami Multimam, jak i z tym Ginexidem właśnie miałam dużo problemu, żeby je gdzieś znaleźć. Nie są w zbyt wielu aptekach dostępne, także tego się musiałam trochę naszukać, ale można dostać, także mam nadzieję, że się sprawdzi. Jeszcze z takich polecanych produktów polecany jest też Tantum Rosa do rozrobienia sobie w butelce i na przykład używania w atomizerze. Natomiast ja nie zamawiałam, bo posiadam w domu kilka saszetek, więc jak mi się skończy, to najwyżej sobie dokupię, a teraz nie chciałam zamawiać pełnego opakowania, bo coś tam w domu mam. Kolejna rzecz to majtki siatkowe i akurat w tej aptece nie było majtek na przykład siatkowych z Belli, w związku z tym wzięłam Seni. Zobaczymy, jak z nimi będzie. Wiele położnych mówi, żeby były to majtki siatkowe, a nie fizelinowe, chociaż u nas w szpitalu powiedzieli, że jakiekolwiek. Także no to bardzo zależy od położnej, ale jak już większość mówi, że siatkowe lepsze niż fizelinowe, to wzięłam siatkowe i tutaj jest jakieś takie opakowanie, w którym są 2 sztuki. Jak już mowa o majtkach siatkowych, to zamówiłam 3 opakowania takich dużych podpasek z Belli. Są to chyba jedne z najtańszych, najpopularniejszych poporodowych. Wiem, że jeszcze popularne są z Canpola, ale one chyba cenowo wychodzą trochę drożej. Zamówiłam 3 opakowania, bo też było to jako zestaw. Natomiast w moim szpitalu na wytycznych było napisane, że 2 opakowania, czyli chyba 20 sztuk, żeby ze sobą zabrać do szpitala. Tak mi się wydaje. Natomiast ja stwierdziłam, że po prostu wezmę sobie 30 sztuk i wtedy ewentualnie reszta do użytku już w domu po powrocie, jakby była taka potrzeba. Ten produkt jest dosyć tani, także nie ma tutaj żadnego problemu. Jak zamawiacie takie rzeczy, to patrzcie na zestawy właśnie, bo wtedy wychodzi taniej. Są różne zestawy, są też zestawy właśnie z majtkami siatkowymi i z wkładkami laktacyjnymi, ale ja wkładki laktacyjne z Rossmana już posiadam w domu, więc dopóki mi się nie skończą, to nie będę ich kupować, więc takiego zestawu z wkładkami laktacyjnymi po prostu nie potrzebowałam. Jak już mówimy o tym, co jest potrzebne nam w połogu, to jeszcze takie podkłady na łóżko. I ja mam akurat Seni w rozmiarze 90x60 i jest to taka duża paczka, w której jest 30 sztuk. Jeśli chodzi o to, dlaczego Seni, nie mam zielonego pojęcia, ale ta marka jest wyszczególniona na spisie z mojego szpitala, że mają to być podkłady Seni. W związku z tym nie chciałam z tym dyskutować i stwierdziłam, że może te z tej firmy są lepsze niż z innych, może są bardziej chłonne, nie wiem. Ktoś musiał mieć coś na celu, pisząc, że to mają być podkłady Seni koniecznie. Położne też powiedziały, że im większe, tym lepsze, więc ja wzięłam największe, jakie znalazłam w aptece, czyli właśnie 90x60, bo z tego co widzę, rozmiary są różne, od 40x60, 60x60 i 90x170, ale takich nie widziałam w ogóle w ofercie apteki, także wzięłam największe, co znalazłam, czyli 90x60. Jeśli chodzi o mój szpital, to w tej rozpisce jest napisane, żeby zabrać ze sobą 10 takich podkładów, a ja tutaj mam taką dużą paczkę, 30 sztuk i położne oczywiście mówią, że to się potem przyda w domu i to zarówno dla nas jeszcze na łóżko w połogu, jak i dla dziecka na łóżeczko, na przewijak i tak dalej, także to się na pewno nie zmarnuje, a taka paczka wychodziła najbardziej korzystnie cenowo, bo ja sobie cenowo robiłam taką zabawę, że przeliczałam niektóre ceny za sztukę, bo różne produkty są różnie pakowane w różnych sklepach i aptekach i jak chcemy porównywać ceny, to najłatwiej jest porównywać ceny za sztukę pewnych produktów, bo te opakowania zbiorcze są różne, jeśli chodzi o wielkości, także właśnie taka paczka wychodziła najbardziej korzystnie, także to się na pewno
przyda. A jeśli jeszcze chodzi o określenie podkłady poporodowe, to trzeba z tym dosyć uważać, dlatego że niektóre firmy takie duże podpaski do tych majtek siatkowych nazywają też podkładami poporodowymi, no a ogólnie to się nazywa podkłady poporodowe, takie duże podkłady na łóżko. Znaczy nie tylko poporodowe, to dla chorych obłożnie też można używać. Natomiast to mogą być podkłady i to mogą być podkłady, więc jak kupujecie, to żebyście sobie kupili odpowiednie rzeczy, bo jasne, że jedno i drugie jest potrzebne, ale żebyście na przykład nie zamówili tylko tego, myśląc, że zamawiacie też te duże kwadratowe na łóżko. Więc tutaj nomenklatura jest trochę różna w zależności od firmy i warto się upewniać, jakie tam są rozmiary, wymiary, kształty, przeczytać opis produktu. I w zasadzie pomału zbliżamy się do końca mojego zamówienia. Tutaj widzę, zostały jeszcze 3 produkty. Pampersy. Tak jak mówię, chciałam zamówić 2 paczki, ale finalnie zamówiłam jedną i wybrałam jedynki, to jest zbiorcze opakowanie 78 sztuk i jest to Pampers Premium Care. Kompletnie się nie znam na Pampersach i po prostu stwierdziliśmy, że zamawiamy takie. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Jak nie, to będziemy szukać innych i kupować inne, ale wiele osób to poleca, także zaczniemy od tego, a potem zobaczymy, co życie pokaże. Jak się będą sprawdzać, to pewnie będziemy kupować je nadal. I jak jesteśmy w temacie przewijania, to w mojej paczce nie mogło oczywiście zabraknąć wilgotnych chusteczek. I mam tutaj taki ogromny karton, to jest karton 9 opakowań po 60 sztuk, czyli w środku jest 540 chusteczek, dlatego że zamawianie takich zbiorczych opakowań też się najbardziej opłaca. Aczkolwiek zbiorcze opakowania też występują różne, tak jak Wam mówiłam, są po 6 opakowań i są też po 12 widziałam, a ja wzięłam takie coś po 9. Także nie wiem, to zależy od dystrybucji, może to jest jakaś dystrybucja zagraniczna, nie mam pojęcia. W każdym razie water wipesy, bo są w wielu miejscach bardzo polecane. Ja też nie mam rozeznania i doświadczenia w chusteczkach wilgotnych dla dzieci, w związku z tym kierowałam się polecaniami innych mam. Co prawda w domu będziemy używać prawdopodobnie głównie wody przygotowanej i wacików kosmetycznych, natomiast na jakieś wyjścia na miasto czy gdzieś, o ile będzie można wychodzić, to takie wilgotne chusteczki na pewno się przydadzą. I jeszcze ostatnia rzecz z mojego zamówienia i to w zasadzie jest produkt dla mnie niekoniecznie związany z wyprawką, tylko coś, czego używam cały czas w ciąży i właśnie mi się kończy, to multiaktywny balsam przeciw rozstępom. Ja szerzej o tym produkcie postaram się Wam opowiedzieć w filmie o pielęgnacji mojej w ciąży, bo to nie jest już moje, znaczy to jest już moje kolejne opakowanie, natomiast zamówiłam, bo tak jak mówiłam, właśnie mi się kończy opakowanie, więc stwierdziłam, że cenowo wychodzi lepiej w aptece internetowej niż stacjonarnie w Super Farm, więc po prostu dorzuciłam sobie do zamówienia jedną tubę. Nie będę Wam tutaj mówić cen poszczególnych produktów, ponieważ sytuacja obecnie w Polsce i w aptekach jest tak dynamiczna, że myślę, że te ceny już dzisiaj mogą być nieaktualne, zwłaszcza, nie wiem, na przykład Octeniseptu czy jakichś jałowych gazików. Natomiast warto zwracać uwagę na to, żeby na przykład nie płacić za przesyłkę, jak zamawiamy to z internetu, żeby właśnie w miarę możliwości może zamówić to z jednego miejsca, żeby to przyszło jedną paczką właśnie za darmową przesyłką i tak dalej. I mogę Wam tak orientacyjnie tylko powiedzieć, że całe to moje zamówienie, które jest właśnie takie głównie nakierowane na to, co trzeba zabrać do szpitala i to, co będzie potrzebne na początku w domu, to ja zapłaciłam 470 zł tam z paroma groszami. Ponad 470 zł. Także uważam, że dużo. Niektóre rzeczy są droższe, niektóre rzeczy są tańsze. No wiadomo, tutaj pieluchy są dość drogie, butelka jest dość droga i z takich droższych rzeczy to ta lanolina z Medeli. I to jest właśnie ten produkt, o którym Wam wspominałam na początku. Ja za niego płaciłam około 26 zł za tubkę 7-gramową, ale w internecie są też miejsca, gdzie kosztuje on 41 za tubkę. Do drogich rzeczy z mojego zamówienia należy również ta pianka Ginexit. Nie pamiętam dokładnie ceny, ale wiem, że była jedną z droższych rzeczy. Oraz te kompresy Multimam. Też nie pamiętam, ale wydaje mi się, że między 30 a 40 zł, coś takiego. Wiem, że balsamy z firmy Multimam też były po 40 parę. Także to były jedne z droższych rzeczy. Reszta w porównaniu z innymi aptekami czy sklepami plasuje się na podobnych poziomach cenowych, także to nie jest jakaś straszna wichura. Także są tu rzeczy, które kosztują mi po 4-5 zł i tak jak mówię, takie, co kosztują ponad 40. No i tak jak mówię, całość ponad 470 zł. Także to daje też obraz, ile taka wyprawka może kosztować i myślę, że jest to taka całkiem podstawowa wyprawka, bez której no niestety ciężko jest
wystartować, bo tak jak mówię, szpital od nas wymaga, żeby większość z tych rzeczy, poza tymi paroma kosmetykami, mieć w szpitalu. Zarówno te podkłady poporodowe, podkłady majtki siatkowe, chusteczki wilgotne też są wymagane w szpitalu, pieluchy dla dziecka też są wymagane w szpitalu, w związku z tym większość tych rzeczy musimy mieć. Niektóre nie zabieramy całych opakowań, tylko kilka sztuk, czegoś 10, czegoś 5 i tak dalej, ale wszystko musimy ze sobą zabrać. Więc ja widząc ten karton, to w ogóle już jestem przerażona, jak wielka będzie ta waliza do tego szpitala, bo jak jeszcze dołożę tam jakieś koszule i ubranka, i ubrania, i jakąś moją kosmetyczkę i kapcie, to już po prostu chyba się nie dopnie i to będzie taka torba wielka albo waliza jak na 3-tygodniowe wczasy. Zwłaszcza, że rzeczy tego typu lub podkłady lub pampersy to po prostu nawet nie są bardzo ciężkie, ale strasznie dużo miejsca zajmują. Oczywiście nie są to wszystkie rzeczy, jakie takie higieniczne, kosmetyczne będziemy mieć dla dziecka, dlatego że ja planuję jeszcze zakup takiej kosmetyczki z przybornikiem, gdzie tam będzie termometr, smoczek, nożyczki, szczoteczka i tak dalej. Także to planuję kupić w takim zestawie. I kilka rzeczy dokupiłam też w Rossmanie. Także no wiadomo, to są jakieś takie... Nie wszystkie, ale większość rzeczy na początek. Dajcie znać, czy taki film z Holem z apteki internetowej właśnie wyprawkowej Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie czekam na kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Tu na dole jest taki guzik, klikacie subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów i być na bieżąco. Także mam nadzieję, że klikacie. Klikajcie także dzwoneczek, który jest obok, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić. Zapraszam Was także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki jak zawsze w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!